Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczyna się czas, kiedy dzieci, młodzież, rodzice zastanawiają się nad wyborem szkoły, nad dalszym kierunkiem edukacji. To czas bardzo ważny, chociaż jeszcze nie ma egzaminów, ale jednak już trzeba myśleć. I powstaje wobec tego pytanie, czym się kierować i kim się kierować, kiedy chcemy wybrać edukację właśnie dla swoich dzieci. Sprawa jest dosyć skomplikowana, bo z jednej strony cywilizacja i rynek potrzebuje techników, różnego rodzaju fachowców, którzy potrafią we współczesnym świecie poradzić sobie z maszyną, z komputerem. I to jest bardzo ważne, od tego się nie ucieknie. Z drugiej jednak strony, no, człowiek jest człowiekiem, a nie komputerem. Powstaje pytanie i problem, jak tego człowieka nauczyć i wychować w duchu humanistycznym, który nie przekłada się całkowicie na umiejętności techniczne. A co to znaczy w duchu humanistycznym? To znaczy w takim duchu, w którym człowiek jest podmiotem i celem kultury, społeczeństwa czy cywilizacji. I tutaj drogi właśnie mogą się rozchodzić, bo państwo będzie potrzebowało coraz to nowych specjalistów do budowy silników okrętowych, natomiast ludzie będą potrzebowali samych siebie jako tych, którzy potrafią się zrozumieć, którzy potrafią na siebie życzliwie patrzeć, którzy chcą, żeby świat wokół nich był nie tylko piękniejszy, ale również bardziej ludzki. I dlatego wydaje mi się, że idąc drogą tradycji i polskiej, i tradycji europejskiej, i zachodniej, musimy podzielić etapy życia człowieka w taki sposób, żeby nie stracić tego, co później trudno odrobić. Bo jeżeli się zaniedba wykształcenie humanistyczne i wychowanie humanistyczne, to później trudno je właśnie odrobić. Dlatego wracając do modeli już sprawdzonych, europejskich, musimy najpierw duży nacisk położyć na humanistykę, czyli na opanowanie języka, zwłaszcza języka ojczystego. Musimy dużo mówić i czytać. Ten brak troski o rozwój języka daje o sobie znać później na studiach, kiedy studenci mają problemy z panowaniem nad językiem polskim, gdy mówimy o Polakach, a również pewne problemy mają naukowcy, którzy myślą, że pozjadali wszystkie rozumy i że jak znają się na komputerze, to również potrafią recytować i czytać prozę czy poezję polską. A więc pierwszy etap to musi być humanistyka. To musi być zapoznawanie czy oswajanie się z kulturą literacką polską, gdzie właśnie na przykładach wielkich mistrzów słowa polskiego jakby wsączamy w siebie tę wysoką kulturę języka i dzięki temu możemy ze sobą lepiej się nie tylko komunikować, bo nie jesteśmy przecież komputerami, ale również mieć ze sobą pewne relacje, pewną bliskość, zażyłość, która powoduje, że lubimy ze sobą spędzać czas, że potrafimy organizować różne wyprawy, że szukamy tego, co najwartościowsze w naszym wychowaniu i życiu szkolnym po to, żeby temu nadać pewną rangę i traktować jako coś, co pomaga budować wspólnotę. Bo trzeba pamiętać, że ten okres dziecięcy, okres młodzieńczy, to jest okres budowania takich mikrowspólnot, które opierają się na związkach przyjacielskich. Młodzież w tym czasie lgnie do siebie, żeby się ze sobą zaprzyjaźnić, a nie tylko rywalizować. A taka przyjaźń, ona później może trwać długo, nawet przez całe życie. Dlatego nie wolno zaniedbać również wychowania do przyjaźni. A zatem szukajmy szkoły na poziomie, która szanuje człowieka i pomaga mu rozwijać się jak najpiękniej. Szczęść Boże.